pamiętacie? No tak, ale to jest wszystko. Ja? No dobra, to wyszło? Ja zajrzałem, że jest to cool. Ja? Mam drugą. A, trzy, dobrze. Panie i panów radnych na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kościelskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że dzisiejsza sesja jest władna podejmować uchwały. Porządek obrad państwo otrzymaliście. Czy wnioskodawcy ewentualnie mają jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pan radny Zabrocki. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, na etapie składania wniosku o sesję nadzwyczajną otaczała nas inna wiedza i inna rzeczywistość jako grupy radnych. Dzisiaj już wiemy, że inwestycja w Garczynie jest w trakcie. W związku z powyższym w imieniu grupy radnych wycofuję z porządku obrad punkt 3D. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu realizacji inwestycji modernizacja motelowca myślnik adaptacja Poddasza w Powiatowym Centrum Młodzieży Garczyn budynek A. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze inne uwagi? Nie widzę, wobec tego kto jest za przyjęciem porządku obrad z, ale są zmiany do porządku obrad. Wnioskodawca może w każdej chwili oczywiście zmienić. Dobrze, mili Państwo, wobec tego ja mam tylko taką uwagę, dlatego że otrzymaliście Państwo projekt dzisiejszej sesji z numeracją 22. Natomiast wcześniej zostały wysłane zawiadomienie o sesji absolutoryjnej i tam jest numer 21. Natomiast sesja absolutoryjna będzie dopiero 15. A dzisiaj mamy 11 i ta sesja jest wcześniejsza, dlatego musimy zmienić numerację, czyli dzisiejsza sesja będzie numer 21, natomiast sesja następna będzie z numerem 22. Tylko taka zmiana i nic poza tym. Wobec tego przechodzimy do punktu kolejnego. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z pań i panów radnych ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Proszę, głosujemy. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Rękę do góry. Kto się wstrzymał? 8 wstrzymujących. Większość głosów protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwał w sprawie i poprosimy teraz wnioskodawcę o uzasadnienie przedstawionego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, na ostatniej sesji Rady Powiatu powzięliśmy dwie wiadomości. Jedna pochodziła z uzasadnienia do wniosku pana radnego Dariusza Janty, który uważa, że zasadnym byłoby sprawdzenie przez komisję rewizyjną sposobu realizacji inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Inwestycji związanej z drugim remontem dachu w tej jednostce oraz z termomodernizacją. Pan radny Dariusz Janta uzasadniał swój wniosek o zmianę porządku obrad tym, że jako członek aktualnego zarządu podejrzewa, że mogło dojść do przekroczenia uprawnień. Jako opozycja uważamy, że dla dobra wszystkich tę kwestię należałoby wyjaśnić, aby nie pozostawiać żadnych niedomówień. W związku z powyższym
przygotowaliśmy stosowny projekt uchwały jako grupa radnych. Dodatkowo był też głos radnego Krzysztofa Michnowskiego, który póki co osobiście dokonał wizji lokalnej na drogach powiatowych, które czasami są wykorzystywane przez gminę do realizacji inwestycji gminnych i pas drogowy jest zajmowany i ma też poważne wątpliwości co do przywracania stanu pierwotnego przez gminy na tych drogach. Dlatego też uważamy za zasadne, aby tą kwestię komisja rewizyjna sprawdziła. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu ma prawo zlecać dodatkowe czynności kontrolne komisji rewizyjnej w drodze odrębnej uchwały. Czynności kontrolne, które nie wynikają z planu kontroli zatwierdzanego na początku roku. Stąd ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję wnioskodawcy za przedstawienie, uzasadnienie. Czy ewentualnie ktoś jeszcze ma uwagi? Proszę bardzo, pan starosta Jakub Zajkowski. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chcę powiedzieć tylko tyle, że nie mamy nic do ukrycia w tej czy w jakichkolwiek innych sprawach. Ja osobiście i myślę, że zarząd powiatu tak samo. Ale nie zgadzam się z formą taką, że to rozszerzenie działań komisji rewizyjnej, czyli planu pracy komisji rewizyjnej musi być na sesji zwołanej przez grupę radnych. Ja za takim wnioskiem bardzo chętnie zagłosuję, jeżeli on się pojawi na sesji absolutoryjnej, czyli nie dalej niż w piątek. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli deklaruję, że chętnie poprę ten wniosek w całości, jeżeli on się pojawi w piątek na sesji absolutoryjnej. Nie mamy nic do ukrycia, chcemy działać jasno, transparentnie. Nie podoba mi się tylko tryb działania i tryb złożenia tego wniosku, nie jego natomiast treść. Także ewentualnie prośba, nie wiem, czy mogę prosić wnioskodawców o przełożenie tego do piątku, czy po prostu będzie głosowanie w tej sprawie. Ja jestem skłonny poprzeć ten wniosek w piątek, czyli za 4 dni. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie staroście. Czy jeszcze raz pan radny Zabrowski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, państwo radni, w imieniu grupy radnych chciałem poinformować, że podtrzymujemy nasz projekt uchwały. Zostawiamy go pod głosowaniem. Jednocześnie panu staroście przypomnieć, że no i nie dalej jak na ostatniej sesji właśnie ten wniosek odrzucił, głosował przeciw, więc nie za bardzo wierzę w tę deklarację. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ewentualnie jeszcze ktoś z pani panów radnych, jeszcze pan radny Krzysztof Pingowski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jest faktem, że w drugiej części tej uchwały po części jestem inicjatorem z tego powodu, że na Komisji Infrastruktury się zajmowaliśmy i zgłaszałem ten problem i nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi, a właściwie odpowiedź od pana dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Otrzymałem odpowiedź, że wykonawca był bardzo trudny, no i nie zdało się uzgodnić, żeby do pierwotnego stanu doprowadzono drogę po wykonaniu kanalizacji w Nowych Polaszkach. Dlatego też na sesji 27 kwietnia zwróciłem się do pana starosty. Otrzymałem odpowiedź z dnia 9 maja. W odpowiedzi między innymi jest napisane, że w miejscowości Polaszki nie nastąpiło istotne naruszenie nawierzchni. Brak możliwości tego sprawdzenia i określenia, czy nastąpiło naruszenie powierzchni, czy nie. Według mnie tak. Jestem częstym użytkownikiem tej drogi. Jak państwu na ostatniej sesji mówiłem, że nawierzchnia tej drogi została uszkodzona w powierzchni 1/3 do 1/2. Po drugie, uważam, że powołując się na rozdział 6, paragraf 98, ustęp 1, zarząd mieniem powiatu i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością. Ustęp 2. Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarząd powiatu, a także kierownicy powiatowych służb, inspekcji,
i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu. I tu, proszę Państwa, jest naruszenie według mnie statutu powiatu, bo jak mówiłem na ostatniej sesji, inwestycja kanalizacyjna jest dotowana w 70% przez Urząd Marszałkowski i teraz poniesiemy koszty my jako powiat i zwiększone koszty jako gmina Stara Kliszewa, deklarując m.in. 120 tysięcy na naprawę nawierzchni na drogach powiatowych w gminie Stara Kliszewa. I proszę o przyjęcie naszych wniosków, bo uważam, że są jak najbardziej zasadne. Może dla przypomnienia powiem tak. Kiedyś na sesji Rady Powiatu pan radny Zbigniew Stencel zgłosił wniosek o sprawdzenie należytych wykonywanych czynności przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych i to było jednoznacznie na nas. Trzeba to sprawdzić, trzeba, czy było naruszenie, czy nie było naruszenie prawa. I tak samo na mnie było to jednoznaczne, tak chyba uważam na Państwa również. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Michnowskiemu. Czy ktoś jeszcze z pani panów radnych ma ewentualnie jakieś uwagi, pytania? Panie przewodniczący, państwo radni, ponieważ już jesteśmy przed odczytaniem projektu uchwały, w imieniu wnioskodawców chciałbym zgłosić autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w punkcie pierwszym słowa przygotowanie przed słowem termomodernizacji. Całość pozostaje bez zmian. Czyli ten punkt brzmiałby przygotowanie, realizacja i rozliczenie drugiego remontu dachu oraz termomodernizacji w Domu Pomocy Społecznej w Cisek. Dziękuję. Uchwała nr 21 na 2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dodatkowych zadań w zakresie kontroli. Podstawa prawna w załączeniu. Rada Powiatu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie dodatkowych zadań kontrolnych w następującym zakresie. Punkt pierwszy. Przygotowanie, realizacja i rozliczenie drugiego remontu dachu oraz termomodernizacji w DPS w Cisewiu. Punkt drugi. Zabezpieczenie interesu powiatu kościerskiego podczas realizacji przez inne samorządy inwestycji w powiatowym pasie drogowym. W terminie do 31 października 2012 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Wobec tego przechodzimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem odczytanej chwili projektu uchwały? Proszę bardzo, rękę w górę. Za. Kto jest przeciw? 4 przeciw. Kto się wstrzymał? 5. 13, 5, 18, czyli już nikt nie musi się wstrzymać. Dobrze, dziękuję. A więc w większości głosów uchwała została przyjęta. Przystępujemy do kolejnej uchwały. I tutaj prosimy również wnioskodawcę o przedstawienie uzasadnienia. Szanowne Prezydium, Wysoka Rado, od dawna, i to mam na myśli nie tylko tą kadencję Rady Powiatu Kościerskiego, losy niszczącego budynku byłego internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Kościerzynie były przedmiotem wielu dyskusji, różnych koncepcji i pomysłów na jego zagospodarowanie. Mamy wrażenie, że pod koniec poprzedniej kadencji wykrystalizowała się jakaś idea, do której chcieliśmy dążyć, związana z zabezpieczeniem potrzeb powiatu kościerskiego w zakresie wykonywania jego zadań własnych, ze znalezieniem lokalizacji dla poradni psychologiczno-pedagogicznej i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Tą ideę wielokrotnie prezentowaliśmy. Pewnie nie znajdowała ona póki co wymaganej większości. Natomiast zaniepokoił nas fakt związany z intensywnymi działaniami zarządu zmierzającymi do zamiany tej nieruchomości w zamian za
budynek tak zwany F1 przy ulicy Sikorskiego. Po pierwsze uważamy, że wartość tych budynków jest niewspółmierna. Po drugie uważamy również, że lokalizacja mieszkań socjalnych jeszcze niedawno na terenie szkoły, a pewnie w przyszłości, gdyby doszło do realizacji tych planów zarządu w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, byłaby antywychowawcza. To jakby dało nam dodatkowy bodziec do działania w zakresie przygotowania tego projektu uchwały. Zgodnie z intencją wnioskodawców chcielibyśmy przenieść do tego budynku Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, stworzyć miejsce i siedzibę dla poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz miejsce dla funkcjonowania organizacji pozarządowych w powiecie kościerskim, których mamy ponad setkę, a które często muszą mieścić się w prywatnych dobach, a przez to, że nie mają właściwej lokalizacji, nie mogą również skutecznie aplikować o środki zewnętrzne. Uważamy, że podjęcie takiej uchwały i nieprzekazywanie tego internatu do miasta w Kościerzyna pozwoli skuteczniej realizować zadania własne nie miasta Kościerzyna, ale powiatu kościerskiego, bo my reprezentujemy samorząd tego szczebla, przy jednoczesnym obniżeniu zadłużenia powiatu kościerskiego, dlatego że planowany montaż finansowy realizacji tej inwestycji odbyłby się w ten sposób, że tą adaptację tego budynku moglibyśmy sfinansować ze sprzedaży aktualnej siedziby Wydziału Komunikacji. Budynek może nie jest najwyższych lotów, jeżeli chodzi o jego jakość, natomiast jego lokalizacja jest dodatkową premią i myślimy, że tych środków wystarczyłoby do realizacji przewidzianych w tej uchwale zadań inwestycyjnych czy adaptacyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z pań i panów radnych chce zabrać głos? Pan starosta, proszę bardzo, panie starosto. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, to będzie pewnie dłuższa, poważniejsza sprawa. Właściwie trudno tutaj zacząć od innej uwagi, jak to, że ta uchwała jest, ten projekt tej uchwały jest sprzeczny z prawem. Wkracza w kompetencje zarządu powiatu, ponieważ dbałość o mienie powiatu należy do kompetencji zarządu. Zresztą przed sekundą odczytał to pan Krzysztof Michnowski, dokładny paragraf ustawy. I to zarząd powiatu powinien tą uchwałę przygotować i przedstawić państwu tutaj jako radzie pod głosowanie. Czyli forma uchwały jest formą poprawną, natomiast wnioskodawca, grupa radnych wkracza w kompetencje zarządu. Wkracza w kompetencje zarządu podwójnie. Po pierwsze, narzucając czy proponując sposób zagospodarowania budynku. Po drugie, wkracza w kompetencje dotyczące budżetu, ponieważ w paragrafie drugim ustęp czwarty czytamy, że sfinansowanie kosztów adaptacji ze sprzedaży aktualnej siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, czyli wkracza też w element planowania budżetu, co jest niedopuszczalne, co jest sprzeczne z prawem i myślę, panie Grzegorzu, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. To są dwie uwagi na sam początek, które chcę tutaj odnieść. Kolejna sprawa. Mówi pan o planach zarządu. Do tej pory nie przygotowano projektu uchwały odnośnie zamiany nieruchomości, ale jeżeli pan odbiera, ja zapisałem to słowo, jeżeli pan odbiera to, że chcemy rozwiązać temat, między innymi temat dzieci z domu dziecka, które nie mają gdzie zamieszkać po skończeniu przebywania w naszym budynku i odbiera pan umiejscowienie takiego obiektu też między innymi z dziećmi czy z młodzieżą, z młodymi ludźmi z domu dziecka i używa pan słowa, że to może być antywychowawcze, to się nie zgadzam z panem w całej rozciągłości. Takie słowa tutaj padły, że lokalizacja takiego budynku jest antywychowawcza. Ja się na to nie zgadzam. Te dzieci już wystarczająco z domu dziecka miały trudno w życiu, żeby teraz tak łatwo takie oceny, panie Grzegorzu, tutaj przedstawiać. Jeżeli pan tak uważa, no to jest pana problem, a nie mój. Ja w ten sposób tego nie widzę. Czyli jeszcze raz, szanowni państwo, bo tutaj pytań do wnioskodawców będę miał bardzo dużo. Dzisiaj tak się składa, że radni wnioskodawcy
wnioskują i odpowiadają za te uchwały, więc ja tych pytań będę miał bardzo dużo. Ale na początek te dwie sprawy, czyli wkraczanie w kompetencje zarządu w kontekście gospodarowania mieniem powiatu i wkraczanie w kompetencje zarządu w zakresie przygotowywania, finansowania, propozycji odnośnie sfinansowania i wkraczanie w procedurę budżetową, która jest wyłączną kompetencją zarządu powiatu. Bardzo, bardzo mocno chcę to podkreślić. Szanowni Państwo, słowa pana Grzegorza Zabrockiego, że lokalizowanie, czy że pomysły, aby umieścić tam też dzieci z domu dziecka, żeby łączyć funkcję oświatową z funkcją mieszkalną i zapewnić mieszkania dla osób, którym się nie poszczęściło w życiu, bo są osobami z domu dziecka, i te użyte słowa, że będzie to antywychowawcze, ja w ten sposób nie sądzę. Szanowni Państwo, kolejny temat. Czy wnioskodawcy znają, może teraz pytania już konkretne. Po pierwsze, czy nie dostrzegają złamania przepisów w tych, o których mówiłem? Po drugie, czy wnioskodawcy określili kwotę remontu części wysokiej i czy znają przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie? Dziękuję. Głos prosił pan radny Zabrocki. Proszę bardzo. Szanowne prezydium, Wysoka Rado, panie starosto, no muszę powiedzieć, że pana cynizm mnie powala, bo pan o domu dziecka mówił, ale ja ani słowem. Nie bardzo wiem, co pan próbuje włożyć w moje usta. Jeżeli pan próbuje uogólnić potrzebę miasta i zaprzepaścić interes powiatu kościerskiego, to jest to bardzo przykre, bo pan reprezentuje powiat kościerski. Reprezentuje powiat kościerski na zewnątrz, a na kilkadziesiąt mieszkań socjalnych, które mogą zostać w tym budynku przygotowane, powtarzam dalej, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły ponadgimnazjalnej, nawet jeżeli się zdarzy, tak jak pan mówi, że znajdą tam się lokale związane z usamodzielnieniem się dzieci z domu dziecka, to one będą w zdecydowanej mniejszości, w bardzo zdecydowanej mniejszości. I to jest nieeleganckie próbować naciągać i podpierając się interesem tych właśnie biednych dzieci, próbować realizować w powiecie interes miasta Kościerzyna. Tym bardziej przykre jest to, że robi to starosta. A co do podstawy prawnej, to pewnie pan starosta też wie, że inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie radnych i z tego żeśmy skorzystali. Doskonale pan też o tym wie, panie starosto, że w podstawie prawnej przywołaliśmy nie przepisy mówiące o gospodarowaniu mieniem powiatu, tylko przepisy mówiące o stanowieniu o kierunkach działania zarządu. Bo nie wiem, czy pan pamięta, ale podstawowym obowiązkiem zarządu jest wykonywanie uchwał rady. A pan siebie i swój zarząd stawia ponad organem stanowiącym? Pan się naprawdę pomylił. Co do warunków usytuowania i przepisów regulujących, no panie starosto, no pan kieruje zarządem, który bierze pieniądze za to, żeby realizować kierunki ustalone przez radę. Jak rada tą uchwałę podejmie, to pan będzie musiał się nad tym zastanowić. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Głos prosi pan starosta. Proszę bardzo, panie starosto. Panie Przewodniczący, ja z przykrością stwierdzam, że nie otrzymałem odpowiedzi od wnioskodawców na temat warunków technicznych tego budynku. Ja się domagam, abym otrzymał tą odpowiedź, czy te budynki odpowiadają w funkcji, która jest zaproponowana w projekcie uchwały. To jest rzecz kluczowa. Chodzi tutaj o warunki techniczne i warunki przeciwpożarowe. I miałbym prośbę nie nazywać moich słów tutaj jakimiś cynicznymi. Ja po prostu proszę o fakty, panie Grzegorzu. Fakty. Dziękuję. Prosił pan radny Waldemar. Panie starosto, niedługo mecz. Nie chciałem nic mówić, ale wie pan, już mnie rusza. Niech pan się zdecyduje. Obraża się pan, jeżeli opozycja panu wytyka błędy. Opozycja po raz pierwszy chyba w historii powiatu wyszła z propozycją konstruktywnych wniosków. Świadomie nie konstruujemy tych wniosków w ten sposób, żeby miał pan związane ręce. Każdy z tych wniosków sygnalizujemy
że dany temat należy rozwiązać. Podnosi pan sprawę spełniania warunków technicznych. W paragrafie drugim pisze niezwłocznego przeprowadzenia adaptacji, czyli jeżeli Rada postanowi, że tak, to zarząd będzie musiał te warunki techniczne opracować, dostosować, przeprowadzić remont. Dzisiaj nie mówimy, bo dzisiaj ten obiekt do niczego się nie nadaje. Nawet również pod mieszkania socjalne. Proponowałbym nie mówić tu o żadnych mieszkaniach socjalnych, dlatego że my jako radni mamy zadecydować, co zrobić z niszczeniem majątkiem znajdującym się w tym wypadku na działce 13/10. Chcę zwrócić uwagę, że to jest jeszcze dzisiaj obiekt publiczny przynależny powiatowi. W ciągu lat przybywa zadań do powiatu. Substancji biurowej, administracyjnej wcale nie jest tak dużo i może się okazać za lat kilka, 10 czy 20, że powiat będzie szukał i kupował za ciężkie pieniądze jakiś teren, żeby budować sobie nowe pomieszczenia lokalne. Nie bez znaczenia jest rzut oka na plan przestrzenny miasta, jak i gminy Kościerzyna, gdzie możemy zobaczyć, że począwszy od ulicy Osiedle Tysiąclecia do końca granic miasta i dalej przez całe Kościerzynę wybudowanie aż pod las Skorzewski, te tereny w przyszłości są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Tam będzie mieszkało multum ludzi i przenosząc część instytucji typu komunikacja czy poradnia psychologiczna, ci ludzie będą mieli tam bliżej. Aktywność powiatu czy w ogóle jednostki samorządu nie mierzy się tylko i wyłącznie działaniem rad, ale również organizacji pozarządowych, samych społeczności lokalnych. Stąd też w naszej inicjatywie jest propozycja, żeby uwzględnić fakt istnienia tych organizacji, które borykają się z wieloma problemami lokalowymi, finansowymi, które mogłyby korzystać z pieniędzy. Tak na marginesie, w jednym z których sprawozdań pan starosta sam wspominał, że KIR zwracał się o lokale i tych lokali nie otrzymał. Więc są organizacje, które potrzebują lokali. Stoi obiekt pusty. To jest kwestia skonstruowania takich porozumień z tymi organizacjami, że również one, czy ze środków własnych, czy ze środków zdobytych, partycypowałyby w adaptacji tego obiektu. I to jest właściwe gospodarowanie mieniem starosta, panie starosto. Dziękuję panu radnemu. Jeszcze raz prosił głos pan starosta. Proszę bardzo. Szanowni państwo, no stąd wniosek, że tutaj propozycja uchwały jest co najmniej niedopracowana. Jeżeli nie mogę otrzymać odpowiedzi na temat tego, jak wygląda spełnienie wymogów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać obiekty, budynki i ich usytuowanie. Jeżeli nie ma odpowiedzi na temat spraw przeciwpożarowych, to nie jest tak, że Rada przyjmie uchwałę, a zarząd będzie się dalej z tematem borykał. Jeżeli państwo tego rozeznania nie macie i proponujecie projekt uchwały, który jest niedopracowany, szanowni państwo, ten projekt jest niedopracowany. No, trzeba to powiedzieć jasno i uczciwie. Jeszcze raz proszę o to, czy ta adaptacja spełnia wymogi rozporządzenia. Teraz nie wiem, kogo pytać, czy pana Grzegorza, czy pana Waldka Tkaczyka. Czy ta adaptacja spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie ministra infrastruktury, w sprawie warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać budynki? Czy spełnia wymogi przeciwpożarowe? Czy po adaptacji będzie spełniał? Jakie są koszty tej adaptacji? Szanowni państwo, no fakty. Proszę o fakty. Proszę się na mnie nie obrażać teraz. Ja pytam, ja takich pytań jako starosta mam bardzo dużo. Ja teraz tak się składa, że to jest uchwała, grupy radnych. Szanowni państwo, no pokażcie swoje przygotowanie. Odpowiedzcie mi na te trzy pytania, potem będą następne. Dziękuję. Pan radny Zabrocki, proszę bardzo. Panie przewodniczący, państwo radni, panie starosto, naprawdę proszę nie denerwować, nie ekscytować, nie okopywać się tak bardzo na straży interesu miasta Kościerzyna, bo chyba nie o to chodzi, tak? I proszę słuchać ze zrozumieniem, albo czytać ze zrozumieniem, bo przygotowanie i przeprowadzenie tej adaptacji, czyli między innymi
wynajęcie projektanta, fachowca, który określi, jakie warunki techniczne mają być, jakie są wymagane, i przygotowanie takiego projektu będzie należało do obowiązków zarządu powiatu, który pan reprezentuje, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, tak? I proszę nie unikać wykonywania obowiązków, jakie organ stanowiący być może nałoży na organ wykonawczy. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z pani lub panów radnych? No pierwsza pani radna Żurawska, Alicja. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałabym odnieść się do słów pana starosty i przypomnieć, oczywiście zdaję sobie sprawę, że pan jest młodym starostą, ale wystarczy sięgnąć do historii, bo powiat kościerski adaptację starych budynków robi już nie raz. Można wzorem przywołać projekt adaptacji budynku Bursy, właśnie też Bursy na ulicy Krasickiego. Powiat teraz obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tam też była adaptacja, tam też nie było warunków PPOŚ, tam też były problemy ze strażą, mało tego, nawet z terenem wokół. I naprawdę z tym wszystkim można było sobie poradzić dzięki zarządowi zeszłej kadencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To głos wcześniej, proszę pan Krzysztof Piwowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ku przypomnieniu. Mieliśmy wspólną komisję Rady Powiatu odnośnie wizytacji budynku przy ulicy Kartuskiej, wysoka część tego budynku i proszę państwa, budynek F1 na ulicy Sikorskiego. Wizytowaliśmy, żeby ewentualnie podjąć decyzję, bo zarząd pracuje nad tym, żeby przekazać budynek przy ulicy Kartuskiej, przy szkole, zespołu szkół numer 3 do miasta w zamian mamy przejąć budynek F1 przy ulicy Sikorskiego. Proszę państwa, chyba żadna z nas, z tych osób uczestniczących, no prawie może, oprócz zarządu, że tu pytanie, panie starosto, czy budynek F1 nadaje się w ogóle pod jako część szkoły, jako część ekonomika, co tam zobaczyliśmy. Ja poprosiłem o materiały. Poprosiłem o zgodę sanepidu, straży i nadzoru budowlanego. Proszę państwa, dostaliśmy bardzo lakoniczną od pani dyrektor ksero, która według mojej oceny nie tylko, ten budynek F1 w ogóle się nie nadaje jako element szkoły. I tu proszę państwa, uważam, że trzeba się zastanowić. Albo idziemy w kierunku propozycji naszej i twórzmy coś dobrego, nowego, albo idźmy w kierunku, że przejmiemy F1. Bo nad tym pracuje obecnie zarząd i wydziały naszego powiatu. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Michnowskiemu. Tutaj w międzyczasie przybył do nas pan burmistrz miasta, pan Zdzisław Czucha. Serdecznie witamy pana burmistrza. I o głos prosi pan radny Czesław Sera. Proszę bardzo, nie może pani siedzieć. Panie zawsze ma pierwszeństwo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście. Ja chciałem tutaj może uszczegółowić, bo pan starosta się jakby domagał z naszej strony szczegółów odnośnie projektu uchwały. Ja chciałem panie starosto powiedzieć, że no, nie byłoby sensu opracować szczegółów, bo my nie wiemy, czy zostanie ten projekt przyjęty. To jest po prostu w tej chwili kierunek działania, wyznacznik. Nie można na tym etapie uszczegóławiać tego, co jak, w jakim zakresie, czy będą spełnione jakieś tam przepisy zgodne z przeznaczeniem i tak dalej. To nas po prostu nastąpi w późniejszym czasie. I to będzie na pewno należało do działań zarządu przygotować, o ile ta uchwała zostanie podjęta. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Cyrze. Czy jeszcze ktoś z pań i panów radnych? Jeszcze raz pan starosta Piotr Zygowski, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Powiem tak, ja nie otrzymałem odpowiedzi na zadane pytania. To jest rzecz podstawowa. Czyli tak, nie wiemy, jaki ma być koszt adaptacji, co powinni wiedzieć wnioskodawcy. Nie wiemy,
Przynajmniej nie ma tej świadomości, jak wygląda klasyfikacja przeciwpożarowa tego budynku. Czy spełnia wymogi przeciwpożarowe, czy nie? Nie wiemy, jak wyglądają kwestie dotyczące konstrukcji, obciążeń konstrukcyjnych. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne, no proszę naprawdę mi nie przerywać, tylko proszę uważnie wsłuchać się w to, co mówię. Szanowni Państwo, nie wiemy, wiemy jedno, że budynek był budowany pod funkcję mieszkaniową, czyli pod funkcję internatu. I powiem więcej, budynek stoi pusty od 99 roku, więc Szanowni Państwo, proszę mieć tą świadomość. Budynek stoi pusty od 1999 roku. Tak, zarząd zamierzał nad tematem się pochylić, temat zaproponować Radzie i zgodnie z przepisami prawa dać Radzie pod rozwagę i do rozstrzygnięcia, co robimy z tym budynkiem, Szanowni Państwo. Ale wnioskodawcy dzisiaj są nieprzygotowani, Szanowni Państwo. I chyba dwie różne uchwały czytamy, bo tak. Szanowni Państwo, w paragrafie pierwszym przeznacza się nieruchomość zabudowaną, czyli decyduje się o tej nieruchomości. Dalej, zobowiązuje się zarząd do wstrzymania działań zmierzających do przekazania nieruchomości.